ochrona zwierząt ciąży na barkach wyłącznie organizacji ochrony zwierząt. To one interweniują, to one odbierają, to one biorą udział w najgłośniejszych interwencjach w tym kraju. I to one mają mieć teraz te prawa odebrane. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który podczas sobotniego spotkania z rolnikami w Przysusze zapowiedział zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Te mają organizacjom prozwierzęcym zakazać wejścia na posesję i odbierania zaniedbanych zwierząt, będących nierzadko ofiarami przemocy. Zdarzają się niestety przypadki, że dla zysku niektóre organizacje próbują odbierać rolnikom zwierzęta pod pretekstem złego utrzymania, złego stanu. Skończymy z tym. Takie wejście... Takie wejście do gospodarstwa będzie miały uprawnienia tylko państwowe inspekcje. W tym przypadku jest to inspekcja weterynaryjna, a nie inspekcje, które się czasami nazywają inspekcjami. Co prawda szef resortu rolnictwa odnosił się do zwierząt gospodarskich, jednak towarzystwa opieki nad zwierzętami doskonale zdają sobie sprawę, z czym to się wiąże w praktyce. Wolontariusze działający na rzecz zwierząt i ochrony ich praw obawiają się, że po wprowadzeniu zmian w ustawie zwierzęta zostaną bez należytej pomocy i będą cierpiały po cichu. Ich zdaniem urzędnicy, jakimi są powiatowi inspektorzy weterynarii, nie są skuteczni, co pokazuje liczba zgłoszeń organizacjom pozarządowym. Mamy pełną decyzyjność w tym momencie. Z poparciem policji wchodzimy, zabieramy zwierzaka. My go nie bierzemy na stale, my go diagnozujemy. Jeżeli sąd wyda wyrok, że zwierzaczka trzeba oddać, oddajemy. Bardzo rzadko tak się składa, bo te psy i koty, które odbieramy, są skrajnie pobite. Urzędnik nie zna prawa ochrony zwierząt. Tego można się nauczyć, ale nie oszukujmy się, tu są godziny pracy. Nie wierzę, że którykolwiek z urzędników, ja nie mówię o naszym mieście, ja mówię o całej Polsce, o godzinie 20 pojedzie, wejdzie do mieszkania, gdzie jest kot rzucany o ścianę, gdzie weźmie go w swój polar, zdejmie go i pojedzie szybko do weterynarza, aby ratować temu kotu życie. A niestety takich interwencji są dziesiątki tysięcy w skali roku. Tylko w Bytomiu od początku grudnia do dziś włącznie podjęto ich blisko 40, podczas których odebrano 18 maltretowanych zwierząt. To są widoki i sytuacje, które pamięta się bardzo długo. Wczoraj mieliśmy interwencję, zabraliśmy pieska, to jest Amstaff, młody Amstaff, 4-miesięczny, gdzie siedział w klatce na swoich własnych odchodach, bez jedzenia, bez wody. Jak został wypuszczony z klatki, to po prostu rzucił się na jedzenie, więc zabraliśmy pieska, pojechaliśmy na obdukcję. No, obdukcja była nieciekawa, piesek wychudzony, żebra na wierzchu, no i, że tak powiem, staraliśmy się tego psa po prostu przejąć na nasz tos. I to każdego dnia, bez względu na okoliczności i porę roku, robią stowarzyszenia w całej Polsce. Aby ta pomoc mogła dalej być niesiona w sieci, uruchomiono petycję skierowaną m.in. do premiera Morawieckiego, sprzeciwiającą się zmianom w prawie. W zaledwie 2 doby podpisało ją ponad 100 tysięcy osób. My nagłaśniamy takie sprawy, bo doskonale wiemy, jak w Polsce działa ochrona zwierząt w wykonaniu instytucji państwowych, że ona nie działa w ogóle i stąd tyle organizacji codziennie wykonuje tą ciężką, karkołomną pracę. Ma to robić urząd, który pracuje od 8 do 16, a jego poczynania w zakresie ochrony zwierząt są znane chyba wszystkim, którzy kiedykolwiek zgłaszali jakąkolwiek sprawę do tej instytucji, czyli kończyło to się niczym. My odbieramy zwierzęta z miejsc, które podlegają kontroli tych urzędów. Według zapowiedzi ministra Kowalczyka zmiany w ramach Krajowego Planu Strategicznego będą wdrażane od nowego roku, a rząd przeznaczy na nie 25 milionów euro. Obrońcy zwierząt jednogłośnie przyznają, że ewentualne zmiany w ustawie to destrukcja 25 lat pracy organizacji pozarządowych. Dziś mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego. To też kolejna rocznica tragicznych wydarzeń, do jakich doszło m.in. w kopalni węgla kamiennego Wujek. Jak się wraca do tego, to wszystko odżywa na nowo. Ta zima, akurat jadąc tutaj, wtedy też było dużo śniegu, tylko temperatura była troszeczkę inna, bo to było na poziomie tam chyba minus 20 stopni. W butach gumowych, w onucach, na tym placu. No i to ta obawa, ten lęk, ten strach. Obie rocznice były okazją do przeprowadzenia niekonwencjonalnej lekcji historii w Szkole Podstawowej nr 14 imienia Armii Krajowej w Tychach. I zamknięte otwiera błąd, idą, marsy na buje. O przebiegu wydarzeń uczniom opowiadali ich uczestnicy. Po prostu w każdej chwili każdy mógł zginąć. No bardzo się bałem, nie? No, jeden syn miał chyba 4 latka, a ten mały urodził się w sierpniu,
A w grudniu była wojna, nie? Także. Jeszcze malutki był, nie? Rano wstał i mówi, tatuś, nie ma tyle lamka, mówi, nie? A on ogłosił wtedy stan wojenny. Przypomnijmy, że strajk okupacyjny w KWK Wujek rozpoczął się 13 grudnia po tym, gdy dzień wcześniej w nocy aresztowano działaczy Solidarności, w tym m.in. Jana Ludwiczaka. Górnicy odmówili opuszczenia kopalni. Później do pacyfikacji wkroczyły wojsko i oddziały ZOMO. 16 grudnia milicjanci otworzyli do strajkujących ogień. Kilkudziesięciu górników z kopalni Wujek zostało rannych. 9, w tym m.in. 29-letni Joachim Gnida, zginęło. Nie mogę wybaczyć. Nie mogę. Bo to jest tak, to jest taka przerwa w moim życiorysie. Ten człowiek, nie ma tego człowieka, dali tego człowieka mam w sercu. Nie wyszłam drugi raz za mąż, tylko żyłam dla mojego dziecka. I po prostu jest cały czas przy mnie. Mimo upływu lat, kolejnych procesów i niezliczonej ilości świadków, do dziś nikt w pełni nie odpowiedział za śmierć górników na Wujku. Co więcej, zakończenie strajków na Wujku czy innych kopalniach nie oznaczało końca represji czy prześladowań, bo każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z Wolnym Związkiem Zawodowym Solidarność, jeszcze przez wiele lat nie mógł spokojnie spać. Zostałem, kolokwialnie mówiąc, zwinięty, zeszłem z ulicy kolbą karabinu w plecy, w nometem ją wrzucony do samochodu. No i komenda w Rudzie Śląskiej, 2 dni noc przesłuchania do radiowozu, wwieziony do Zabrza. Stan wojenny został zawieszony w noc sylwestrową 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go dopiero 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tysięcy osób, a około 40 straciło życie, w tym 9 z Wujka. Na razie nie wiadomo, kiedy boisko zabrzańskiego koksownika będzie znowu otwarte. Wczoraj zawalił się tam dach hali pneumatycznej. Na szczęście nikt wtedy nie przebywał na boisku. Mieszkańcy niedługo zdążyli nacieszyć się obiektem, bo ten został oddany do użytku niespełna miesiąc temu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Na miejscu interweniowało 5 zastępów straży pożarnej. Pierwsze informacje były dość rozmijające. Nie było informacji, czy wewnątrz ktoś przebywał, więc zadysponowano tyle zastępów na miejsce. Po przybyciu na miejsce służba ochrony poinformowała strażaków, że w obiekcie nikt nie przebywał, natomiast prewencyjnie nasi strażacy przeszukali cały teren. Hala została oddana do użytku 18 listopada. Inwestycja kosztowała prawie 10 milionów złotych, z czego 3 miliony złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Docelowo boisko było dedykowane uczniom 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu oraz Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. Pierwsze ustalenia wskazują na to, że dach hali zawalił się pod naporem śniegu. Aktualnie wyjaśnione są okoliczności awarii pneumatycznego zadaszenia boiska treningowego. Oczywiście obiekt został zabezpieczony i podejmowane są działania zmierzające do tego, aby jak najszybciej został on ponownie udostępniony. Dziś brama wejściowa na boisko jest zamknięta na klucz. Można tu zobaczyć policyjne taśmy. Wykonano pierwsze takie wstępne oględziny. Przesłuchano już pierwsze osoby odnośnie okoliczności tego zawalenia się. Zabezpieczono też nagranie z monitoringu. Wiadomo, że trzeba będzie jeszcze przeprowadzić oględziny z udziałem biegłego. Po zebraniu materiału dowodowego, który w zasadzie jest na bieżąco zbierany, przesłuchiwane są kolejne osoby, te materiały będą przesłane do prokuratury celem wszczęcia postępowania. Na razie nie wiadomo, czy dach uda się naprawić, a jeśli tak, to kiedy obiekt będzie mógł zostać ponownie oddany do użytku mieszkańców. Zima nie jest okresem, który sprzyja osobom bezdomnym. W Sosnowcu, gdy temperatura spadnie poniżej zera, mogą znaleźć schronienie w tak zwanym ciepłobusie. Autobus będzie się przemieszczał z ciepłymi napojami, posiłkami po różnych dzielnicach miasta. Tak? To są wyznaczone punkty. I tam można przyjść, można się zagrzać, można zjeść ciepły posiłek. Jak również ostatnim kursem dojechać bezpiecznie do sosnowieckiej noclegowni. Ciepłobus na ulicach Sosnowca pojawiał się już w poprzednich latach i według statystyk cieszył się dużą popularnością. Dziennie z takiej możliwości korzystało nawet kilkadziesiąt osób. Oczywiście akcję będziemy prowadzili w te dni takie najzimniejsze. Jeżeli temperatura będzie plusowa, wówczas ten ciepłobus nie będzie wyjeżdżał, co nie zmienia faktu, że my również oferujemy tutaj
dla mieszkańców, dla tej grupy najbardziej potrzebujących. Zarówno jest ogrzewalnia, jest również nasze miejskie stołówki, które są dla tych osób przygotowane. Ciepłobus zwykle startuje o 15.30. Można go spotkać przy ulicy Robotniczej w Milowicach czy w Centrum oraz w kilku innych lokalizacjach w mieście. O 23.00 ciepłobus kończy swój bieg i wraca do zajezdni. Od 15 lat jesteśmy dla Państwa. Telewizja TVS wraz z wejściem w nowy rok rozpocznie okrągły jubileusz. 15-lecie istnienia stacji zdarza się tylko raz, stąd plan może być tylko jeden. Świętujemy przez cały rok. Można powiedzieć, że urodzinową zabawę już rozpoczęliśmy koncertowo. Chcemy właśnie spędzić ten rok jubileuszowy, te nasze urodziny wraz z telewidzami. Bez telewidzów telewizja nie ma prawa istnienia, stąd bardzo nam na nich zależy. Myślę, że będzie wiele okazji, stworzymy wiele okazji do wspólnych spotkań, do wspomnień. Będą wspomnienia na pewno w programach naszych na antenie przez cały rok. Pracowników, którzy pracują od początku, ale również pokażemy pracę od kuchni. Będziemy też chcieli spotykać się z telewidzami właśnie bezpośrednio. Ten kontakt jest najlepszy, najpiękniejszy, właśnie ta interakcja. To też zaplanowaliśmy trasę koncertową, podczas której nie zabraknie największych gwiazd muzyki związanych z telewizją TVS. Będziemy niemal w każdym województwie, gdzie na scenach będzie można zobaczyć i usłyszeć Mariusza Kalagę, Grzegorza Poloczka, Kole i Julę, zespół The Silvers, Jędrowski Show czy Teresę Waleriańską. Koncerty z TVS-em są zawsze przepiękne. Właśnie mówię, zawsze ze śpiewem, przez życie z uśmiechem na twarzy i z muzyką, która w duszy gra. A po prostu powiem tak, że śpiew i muzyka to jest droga ku drugiemu człowiekowi, droga ku przystani szczęściem zwana. Cieszymy się bardzo, proszę Państwa, już muszę to powiedzieć, że mamy taką kochaną telewizję Silesia. Naprawdę, z nimi jest zawsze fantastycznie, jest zawsze wesoło. Nawet dzisiaj mrozik jest, ale proszę Państwa, jest tak gorąco, taka atmosfera fajna. Przychylni ludzie, przychylni słuchacze, widzowie. No super, super. Ze szczegółami dotyczącymi trasy koncertowej nasi widzowie mogą zapoznać się na stronie tvs.pl. A my już dziś możemy zdradzić, że na wspólną urodzinową zabawę zaprosimy w tym roku do Parku Śląskiego, gdzie przy polach marsowych stanie nasza scena. Można już korzystać z górki i toru saneczkowego w Parku Kościuszki w Katowicach. Jeszcze przed weekendem, w związku z prognozowanymi opadami śniegu, służby przygotowały tor. Zamontowały też specjalne siatki. W niedzielę tor i górka cieszyły się dużą popularnością. We wtorkowe przedpołudnie nie było tu jednak wielu osób. Podoba się bardzo. Sama tu jeździłam, jak była mała, to jeszcze były większe te tory, ale... Wspomnienia wracają? No wracają, nawet te same sadki były. Za chwilę zaczniemy, myślę, że będzie fajnie dla dzieciaka, super. Robi wrażenie? No, jak na miasto, to tak. Z górki w Parku Kościuszki mieszkańcy mogą korzystać od 2018 roku. Wtedy to jeden z mieszkańców, Jarosław Kopciuch, zorganizował tam akcję Z górki na pazurki. Wraz ze znajomymi wysprzątał rynnę toru saneczkowego. Później złożył taki projekt do budżetu obywatelskiego i wygrał. W ramach projektu do budżetu obywatelskiego za 600 tysięcy złotych wyremontowano tą rynnę toru saneczkowego. Na 186 metrach ułożono igielit, więc można z niego korzystać również latem, chociaż wiadomo, że największą frajdę sprawia korzystanie z tego właśnie zimą. Została umocniona górka obok znajdująca się tego toru saneczkowego, wykonano schody oporęczowane, dzięki czemu bezpiecznie można wejść na teren tego obiektu. Zakupiono również armatki do naśnieżania. A w najbliższych dniach czasu na zimowe zabawy będzie całkiem sporo, bo według prognoz ujemna temperatura ma utrzymać się co najmniej do niedzieli.